Dobry wieczór. Cześć i czołem. Dobra, jesteśmy w Eleksie znowu. Aha, mieliśmy jej pomóc. Jednak taka jest prawda. Dobra, ale co tu trzeba zrobić? Aha, tam mamy coś ukraść. I teraz... Albo to zrobimy po cichu. Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Może nam się uda tak gdzieś od tylca tam zakraść. Nim to samo spotka mnie. Jak nie, to będziemy musieli ich zlikwidować, nie? Miękki papier toaletowy. Zawsze o takim marzyłem. Złom. Zobaczcie ile towaru. Tytanowy kubek. Tu się kucało. Kurwa. Przestań tu węszyć. Na chuj tu latasz. Przestań tu węszyć. Przestań tu węszyć. Przestań tu węszyć. A może lepiej poczekać, aż pójdą spać, co? Ogólnie ich jest trzech, to byśmy sobie poradzili, tylko... Jakbym wiedział, gdzie to jest, ale... Przestań tu węszyć! Dobra, cicho bądź. Problemy z krzyżem? Tak jest. Taki tekst. A może to jest do góry? Problemy z krzyżem? Ja bym ją tutaj zostawił i sam bym to zrobił, bo ona tylko hałasuje, nic więcej. Widzicie gdzieś te fanty? Problemy z krzyżem? Dobra panowie, zagrajmy w odparte karty. Hej, nic tu po tobie. Spieprzaj stąd. Nie chcesz piwora. Aha, no to jest to, dobra. To koniec. Lepiej się zmywać. Łe, tam, dobra. Ej, to spierdalamy. Spierdalamy. Nie lej się z nimi, chodź tutaj. Nie wierzę po prostu. Dziękuję. A byłem tam, nie widziałem tego? Co dokładnie chcesz osiągnąć? Taka muza dziwna. Klerycy to filantropi. Myślałem, że powiesz, że klerycy to piuty. Czyni ich to bardziej otwartymi na wiele spraw, o czym albowie mogą tylko pomarzyć. Ma to wiele wspólnego z intuicją. To z jej powodu wiele działań wydaje się albo mi nieracjonalnych. Z mojej obecnej perspektywy wygląda to inaczej. Nasi bracia i siostry są w stanie wiele nas nauczyć. Rozumiem. Co teraz zamierzasz? Gdy zapoznam się z zapiskami kleryków, przyjdzie pora, by przyjrzeć się uważniej Morkonom. Zapytaj mnie później, jak będę gotowa. No to gitara. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. Zrozumiałam. No i gitara. Szybkie zadanie, nie? Tylko kurde, szkoda, że my nie możemy tego głównego puścić dalej sobie, no. To mnie najbardziej wkurza, słuchajcie. Lecimy do bastionu, dalej. To jest najgorsze właśnie, że my nie możemy sobie tego głównego zadania puścić. Ciągle z czymś na coś, kurde, trzeba czekać. Co tu jest? Średnio się palę do spotkania z księciem. Jeśli Baxter chce twojej śmierci, prędzej czy później dopnie swego. Po prostu do niego pójdź i miej to już za sobą. No dobra. Idziemy do Baxtera w takim razie. Ale wezmę sobie... Chodź ze mną. Gdzie jest Baxter teraz jeszcze? On był tutaj? Czy to był ten w kraterze? To jest Wiktor, Kaja. Aha, tu z albami. Aha, no to... To ja raczej muszę... To chodź, drap, dalej, zrobimy to. Czego znowu chcesz? Gotow. To twój miesięczny raport, drap, nie mój. Dobra, dobra, ruszaj się. Dobra, dobra, lecimy tam tym teleportem, bo przecież... Mapa. No, tak myślałem, że właśnie tutaj. To dajemy, tak ciśniemy. Kurde, przez to te odcinki są takie potem do dupy, bo nie możemy sobie tej głównej misji puścić do przodu, nie? Ale jebu. Chyba jest głośnie. Aż się zagubiłem, aż się zamojtałem, gdzie tu iść tutaj. Kryształka. Tak jest. Naprawę trzeba zacząć od siebie. Utańcują jak zawsze. Dawaj, Baxter. Będę cię miał na oku, sukinsynu. Nie zapominaj o tym. No i co? Drap dalej. No idź do tego Baxtera. Ile razy do roku organizujesz dla księcia komitet powitalny? Jeśli chcesz dostać w pierdol, możemy to powtórzyć. Nie, nie trzeba. To lepiej się zamknij. Oj. No dalej, Baxter na nas czeka. No już. No proszę, proszę. Toż to mój ulubiony, zjebany duet. Tempa dzida i chodzący niedojeb. Chcę złożyć miesięczny raport. Dobry piesek. No to co mi teraz powiesz? Rozumiem, że spisałeś się lepiej, niż śmiałbym oczekiwać. Przestań błaznować, Baxter. Jak dobrze wiesz, w przypadku ostatnich zadań byłem skazany na porażkę. W rzeczy samej. Porażki ostatnio się za tobą ciągną. Tylko powiedz, co my z tym zrobimy? Czyżby brakowało ci odpowiedniej motywacji? Towarzyszyłem mu podczas tych misji. Jak to, kurwa, mu towarzyszyłeś? Po kiego chuja? Po prostu się przyłączyłem. Drab mówi prawdę. Prosiłeś go o niemożliwe. Tak sądzisz? A dlaczego powinno obchodzić mnie twoje zdanie o pszczany fajfusie? Oj, Baxter, nie wiesz jak cienkim lodzie układać i mnie wkurwiać. Stąpasz. To już kolejny minus na twoim koncie, Drab. Zły pies. Owszem, Drab to matą, ale jest ci lojalny. To się nigdy nie zmieniło. Zapamiętam to sobie. No dobra, Drab. Oto jak możesz odpokutować. Dam ci ostatnie zadanie. Ale jeśli coś... Ostatnie zadanie. Dolisz. Kumam. O co chodzi? Drab jest tak ciemny, że go w cieniu nie widać. Który dałby ponoć radę ulepszyć nasze dopalacze. Jak? Tego nie wiem. Potrzebne mu próbki od tych paskudnych skurwieli z Mrocznych Wież. Każesz Drabowi zbierać mroczny Elex, by ktoś upichcił z niego dopalacze? A ty co, jebane echo? To właśnie powiedziałem. Co to za kanciarz? O, profesjonalista. Nikt w życiu nie sprzedał mi tak dobrych lewych piguł. A teraz zamknij się. Zanim pomoże ci w tym moja pięść. O nie, wykluczone. Czyżbym ogłuchł? Chyba słyszałem, jak mi odmawiasz. Pewnie się jednak przesłyszałem. Widziałem, jak to mroczne gówno działa na ludzi. Walczyć z nimi to jedno, ale wytrzepywać z nich ten szajs... Nie, nie zgadzam się. A już myślałem, że podróżując z tym dupkiem, wreszcie wyhodujesz sobie jakieś jaja. Albo chociaż jedno. To nie jest najlepszy moment, by zacząć mi się sprzeciwiać, Drab. Co jak co, ale teksty są dobre. Gadaj co chcesz. Nie pójdę dla ciebie po to mroczne gówno. Poślij kogoś innego. Oj, Drabku. Biedny, durny, pieprzony Drabku. Co ja z tobą pocznę? Słuchaj. Czy ja przypadkiem nie kazałem ci trzymać gęby na kłódkę? Dość tego, Drab. Degraduję cię. Koniec z zadaniami dla wybrańców. Od dziś będziesz moją dziwką. Chłopcem na posiłki, który wykona za innych najgorszą robotę. Co kurwa? Przez lata harowałem dla ciebie jak woł, Baxter. Dobrze o tym wiesz. I tylko dlatego twoje truchło nie wylądowało jeszcze w ścieku. Zamknij się i wysil słuch. Planuję dużą robotę. Zajmie się tym twoja stara szajka pustynnych diabłów. Księże, zajmie się tym twoja stara. W tej chwili są rozsiani po różnych dziurach. Ale już otrzymali informacje, jakie czeka ich zadanie. Musiałem tylko dopiąć kilka spraw, ale czas, by twoi starzy kumple pokazali, na co ich stać. Idź i wywęż, gdzie się zaszyli. Jak ich znajdziesz, przekaż im hasło. Będą wiedzieć, co robić. Jak brzmi hasło? Ciele jest gotowe na rzeź. Dasz radę to zapamiętać, baranie? Ciele jest gotowe na rzeź. Oczywiście. To wszystko? Owszem. Tylko tego nie spierdol. Rozumiesz? Dobra. A teraz zejdźcie mi, kurwa, z oczu, wy bezużyteczni debile. Obowiązki czekają. Dobrze. Niewdzięczna robota. Ciele jest gotowe na rzeź. Dobra, robimy to zadanie, słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Będzie to fajne zadanie. Nie przejmuj się tym. To jest to, nie? Mamy problem. Daleko to jest? Gdzie to jest? Wszędzie szwenda się tylu zakapiorów. No nie pokazuje nam. W życiu uczciwie nie zarobił nawet kryształ. Pustynne Diabły? Tak nazywała się moja stara bandycka ekipa. Powiadam ci, swego czasu trzęśliśmy całym Tawarem. Tworzyliśmy całkiem zgraną paczkę. Kradliśmy co popadło, a kiedy nadchodziła co wrążki padło, staliśmy za sobą murem. W tamtym okresie Baxter rządził jeszcze fortem w Tawarze. To było lata temu. Ta, jeśli chodzi o ekipę, w końcu nasze drogi się rozeszły. Takie życie. W porządku. Co teraz? Słyszałeś Baxtera. Muszę odszukać starych kumpli i dostarczyć im wiadomość. Znasz księcia do dziś. Jaki interes może mieć do pustynnych diabłów? Nie wiem, ale to bez wątpienia coś dużego. Pewnie zasadzka na konwój albo coś w tym stylu. Albo na ciebie. Zresztą co mnie to? Kazał mi ich tylko namierzyć. Cała reszta to już nie moja broszka. No i żeby tak nie było czasem. Pójdziesz ze mną. Czyżby? Ciągle jestem twoją niańką. Póki Baxter nie zmieni zdania, będziesz robił co mówię. Jak nie utrzymasz gęby na kłódkę, to tylko wszystko pogorszysz. Gotowy narobić bałaganu? Ruchy, nie mam całego dnia. No i dobra, ale pokazało nam się to zadanie? Też wszędzie węszysz. Czy trzeba czekać, aż on wyczai... No Jezus Maria, to mnie to... Możemy tylko zgadywać. Wcale nie jestem taka oziębła. Wiecie co, naprawdę, to mnie tak wkurzają mnie te zadania już naprawdę. Nie idzie zrobić wszystkiego po kolei, tylko za każdym trzeba czekać co chwilę, nie? Może pójdę się skimnąć i... Czy to była sypialnia? Jakieś wyrko? Kanapa, krzesło. Tu jest wyrko, nie? Łóżko śpi do następnego wieczoru i chuj. O co w tym chodziło? A w czym? Za 3 dni się prześpię. Zobaczymy, coś może wyjdzie. Któryś może będzie chciał zagadać. O! Namierzyłem jednego z diabłów. Serio? Tak szybko? Poszło jak po maśle. Ponoć kręci się gdzieś po tawarskim lesie. No to kaman. Trudno się pozbyć starych nawyków. Mirko tak naprawdę nigdy nie opuścił Tawaru. Powiedz, co to za gość? Leniwy chuje, który w życiu wolał iść na łatwiznę. Nigdy szczególnie nie przepadał za ludźmi. Taki tam kłamliwy gnój. Mówiliśmy na niego szachermacher. Brzmi zachęcająco. Co myślisz? Chcesz z nim pogadać? Czemu nie? Z tego co słyszę może być ciekawie. Zbierajmy się. Musimy się jeszcze trochę napocić, żeby go znaleźć. Misja Schachermacher. Przed nami. Dlaczego tutaj? Mirko uwielbia zasadzki. To dla niego idealne miejsce. Dobra. Ale na to wygląda. Zaraz się przekonamy, czy miałem rację. Katanę to mam fajną, co? Oj, miny. Drab, jak jedniesz w jakąś minę. Kurwa, wiedziałem. Jebnym. Ale go obaleło. Nie daj się nabrać na jego brednie. To pierdolony kłamca. Muszę poznać tego gościa. Może mi tylko raz ci pierdolnę. O kurwa, nie wierzę własnym oczom. Drab, ty stary skurczybyku. Myślałem, że szczury już dawno ogryzają twoje kości. Parę razy niewiele brakowało, nie przeczę. No weź, nie ściemniaj. Zawsze byłeś największym złodupcem z całej ekipy. Serio, nikt nigdy nie odważył się z tobą zadzierać. A do tego załatwiłeś sobie ciepłą posadkę. Zostałeś prawą ręką księcia, podczas gdy my marnujemy życie w głuszy. Przestań pieprzeć. Przecież za żadne skarby nie wziąłbyś mojej fuchy. Niech ci będzie, staruszku. Mimo to nie taszczyłeś tutaj swojej wielgachnej dupy tylko po to, by mi to zakomunikować, co? Ano nie. Książę ma dla ciebie zlecenie. Podobno znasz już szczegóły. O, tak ci powiedział. No to czekam na wskazówkę. Nic na ten temat nie wiem, ale muszę przekazać ci hasło. Ciele jest gotowe na rzeź. O, to znaczy... Naprawdę się nie orientujesz, co to za robota? Nie, mnie to nie obchodzi. Dostałeś instrukcję, więc działaj. Jasne, stary. Już lecę. Powinienem się tylko przygotować. Sam rozumiesz. Im prędzej się do tego zabiorę, tym wcześniej się ze wszystkim uwinę. Wobec tego... Do zobaczenia, kumplu. Tu jest jakaś... Ta, do zobaczenia. Tu jest jakiś podstęp szykowany. Hita? Muszę się skupić. Muszę wyćwiczyć umysł. A co tam jest? Oni są do góry? Spotka mnie. Nie widziałem Mirko od lat, więc może mnie nie poznać. Oby go odświeżyło, żeby chwycić za broń. Dzięki za ostrzeżenie. I czy on poszedł w ogóle? Co to jest? Gdzie jest ta misja dalej? Lepiej znajdźmy Mirko, zanim zmieni pozycję i zgubimy trop. Ja nie wiem, gdzie on poleciał, ej. Cywilizacja. Tak to się kończy. On poleciał tam, czy... Ja nie wiem, gdzie on jest, kurde, wiecie, o to chodzi. A jest, dobra, jest Mirko. To jest Mitko, raz się pierdolna. Wyślijcie ekipę pod bramę główną. Należy niezwłocznie oczyścić ulicę. W ciągu kilku godzin oczekujemy pilnej dostawy uzbrojenia. Jeżeli ludność nie usłucha rozkazów, wówczas podejmiemy radykalniejsze kroki. Broń zostanie złożona w magazynie. Kod do skrzynek to 8472. Tam też jest jakaś ekipa, nie? Ale idziemy za nim, dobra. Kurwa, i powiedział kod do skrzynek i... Coś tam, 8472, ale jaki był początek? Kolejna bestia! Ale Mirkowi się nie spieszy w ogóle, nie? Tak, na różnych rajtach zejdzie. O! Chodzi. Hej! Hej! Było blisko, nie? Czy przeważnie tak walczysz? Fox? A gdzie jest Mirko? I inne dni w sumie też. Zaraz. Mamy czwartek? Kim jesteś? Mów mi Fox. Nie, Fox, tak. Mulder. Nie, dobrze, dobrze. Tak, może być. W sensie, kto jeszcze w ogóle posługuje się imionami? Jestem wojownikiem berserków. No, tak jakby. Jak to? Tak jakby? Cóż, ci z fortu raczej powiedzą, że ledwo się zaliczam do ogrodników. Dużo czasu spędziłeś w forcie? Więcej niż bym chciał. Więcej niż każdy z nich by chciał. Co ci tam nie pasuje? Wiesz co? Nawet nie wiem. Moja piękna buźka chyba doprowadza przełożonych do szału. Nie, jakoś nie. Na filmiku wygląda, jakby był bez oka, nie? Pewnie jestem dla nich za sprytny. Każda społeczność ceni sobie co innego. Masz na myśli honor wojownika. Szlachetne poświęcenie, szacunek dla służby. Tak, w sumie to jakoś nigdy nie przeszło mi to przez myśl. Jak naprawdę się nazywasz? Nie wytrzymasz, jak się nie dowiesz, co? A teraz to tym bardziej ci nie powiem. Aż tak brzydko? To... O, niezła próba, staruszku. Po prostu mów mi Fox, jak prosiłem. Jasne? Przebywasz tu sam? Zjawiłem się... Jesienny klimat, nie? Przeczesywałem okolice tego odcinka. Fortu. Idealny jesienny klimat tego odcinka. Ale zrobił się lekki kwas. No wiesz, nic. Zrobiła się lekka kaksa. Paladen ciągle się mnie czepiał i krzywił na wszystko, czym się zająłem. No to powiedziałem mu, co o nim myślę. Uczciwie, wprost. To jest pierwszy, ale ja. Żeby jakoś to omówić. A ten za karę rozkazał mi wyszorować strażnicę, do czego zabrałem się bez narzekania. Dziękuję bardzo. Wystarczył jednak jeden mały błąd. Pomylić jego buty z latryną. By dowalił... Znaczy się dzisiaj jest pierwszy, żeby nie było. W każdym razie, podsumowując... To weekend, słuchajcie, weekend i... Zauważyłem. Czasem po prostu zdarza się czwartek. I co wtedy? Często polujesz w pobliżu fioletowych wież? A, pytasz o miejsce, z którego przychodzą te wszystkie milusińskie bestie. Trzymam się od nich z daleka. W myśl tej zasady. Nie dać się zabić. Wiem, berserkowie powinni oczyszczać z nich okolice, powstrzymywać ich rozwój. Cóż mogę rzec, jestem zbyt piękny i młody, by umierać. A jest. Za to ty, żaden z ciebie młodzieniec ani przestanie. Spotkałeś te urocze stworki już pewnie nie raz, co? Przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Do Bastionu go werbujemy? Gdybyś tylko był bardziej zdyscyplinowany. Praca zespołowa to nie moja bajka. Wiesz, są tacy, co ją lubią. Ostatni gość, z którym się kręciłem, wpadł do kanionu. Puf, i po nim. Od tamtej pory go nie widziałem. A przy okazji, masz lęk wysokości? Nie. Nieważne. Dobry jesteś w tym całym mordobiciu? Obsłużysz broń i inny taki sprzęt? Tak, sądzę. Musimy strzały sobie kupić. No, świetnie. To możemy ruszać. A czekaj, wcale nie. Pamiętasz, jak mówiłem, że działam sam? Jakieś pół minuty temu? Poza tym nawet nie widziałem cię w akcji. Tamta drobna bójka wcale się nie liczy. Wątpisz w moje zdolności. Ale nam Mitko ucieknie. Dobra. To co powiesz na to? Nie wiem, skąd jesteś, ale zakładam, że gdzieś stąd. To tak jak ja. Co praktycznie czyni nas sąsiadami, prawda? Coś w tym rodzaju. Co ty na to, byśmy trochę sobie nawzajem pomogli? Stworzyli taką naszą własną straż sąsiedzką. Możemy się przespacerować po Tawarze, zdziepko pozwiedzać, zabić parę bestii. Poznamy się nieco lepiej i zobaczymy, jak to będzie. Chcesz iść ze mną na polowanie? Nie nazwałbym tego w ten sposób. Ale czemu to tak akurat na drodze stanęło? Chodzi raczej o wysprzątanie okolicy. Jeżeli nie obejdzie się bez kapki przemocy, to cóż, widocznie tak miało być. Nie powinienem się zatrzymywać. To było dobre. No i gdzie jest Mitko? To są misje główne. No ale teraz będę szukał tego kurwa. Zanim zaczniesz pytać, nie chcę wiedzieć. Coś czuję, że książę organizuje naprawdę konkretną akcję. Biorąc pod uwagę reakcję twojego kumpla... Przestań mi truć dupę! Nie pozwolę wmawiać sobie głupot. Mam dostarczyć wiadomości tyle. Książę specjalnie dla ciebie to zaplanował. Nawet ty powinieneś to rozumieć. Pewnie racja, ale nie łapię tego. I tak czy inaczej nijak tego nie zmienię. A teraz morda w kubeł. Pora ruszać. Dam ci znać, kiedy namierzę kolejnego z pustynnych diabłów. Jarks. Baram. Kurde. Co go wzięło teraz? Detak. Jarks. Tak spontanicznie? O co tu chodzi? Kurde, znowu? Co ja tutaj robię? Co ja zrobiłem? Powinienem wyćwiczyć umysł, by coś takiego się nie powtórzyło. To jest to miejsce. Co do diaska? My już tu byliśmy, nie? My już tam nawet do środka wchodziliśmy. Tam już trochę ludzi wybiliśmy, nie? Ciekawe, czy się zrespiły? Ej, to wygląda jakby był Elex, ale to nie był Elex. Ej, ale teraz jak one są wybite, a my mamy rakiety, to my byśmy sobie tu poradzili. Nie są wybici wszyscy. Niestety. Jest ten olbrzym, kurde. Czekajcie. Rakieta? Oj, nie mam za dużo rakiet. Ale ucznął. Coś czuję, że stracę wszystkie rakiety. Chyba nie trafiłem. Jak nie będę trafiał, to już w ogóle, kurde. Ło, kurwa, sam sobie jebłem. Zaraz mnie zapierdoli. Uciekaj! Ja pierdolę. To nie guni. Nie to. Dawaj. Dobra, uciekamy. Nie jest jakiś tam mocny. Jaja dostał. Dobra, jebnięty. No ciekawe, czy ich tam będzie więcej? Jezu, jeszcze więcej. Dobra, nie ma sensu tam iść. Nam tylko pokazało chyba to miejsce ogólnie. Jest coś mrocznego w tym miejscu, jest. Oj, jest. Dobra, my tu sobie możemy spokojnie dojść do tego miejsca. Dziennik, dobra, słuchajcie. Bo z tym, to ten będzie się dowiadywał nam tego, a my sobie zrobimy to jeszcze. Chcecie, to sobie zrobimy. Bo to jest misja główna, a misje główne sobie jak najbardziej byśmy popchnęli do przodu. Byłoby to całkiem wskazane. Idziemy do Foxa Muldera. Dawaj, no. Dobra, ale szybki i przystojny ze mnie skurczybyk, więc przygazuj. Nie znoszę czekać. Dawaj. To jest misja główna, ja ją z chęcią zrobię. Ogarniesz w ogóle te okolice? Już nie. Trochę się tu pozmieniało. No, jak to mówią, przyroda nie da się wykurzyć. Powiedz, skąd pochodzisz? Kim jesteś? To skomplikowane. Urodziłem się wśród berserków, ale wychowali mnie albowie. Poważnie? Ha, wow, niezły przeskok. Nie miałem pojęcia, że te białasy przyjmowały takich ekoświrów jak my. Tak naprawdę oni... To są... No, jazda! Idziemy. No, przynajmniej się nie wleczesz. Nieźle jak nas Greda. Skoro tak mówisz. A jak sobie radzisz na dłuższych dystansach? No to jedziemy. Zależy. O jakich może przekonamy Polka, żeby dołączył do Bastionu. Jak bieg przez cały Tavar. Myślisz, że nadążysz? Czy nawalą ci te twoje stare kulasy? No to ruchy. Przekonajmy się. Świetnie. Pierwszy, który się spoci, wisi drugiemu masaż pleców. Bym chociaż wiedział, którędy iść. Jak sobie radzisz, dziadku? Już cię coś boli? Tylko kiedy do mnie mówisz, młody. Dobre, świetnie. Muszę przyznać, jesteś żwawszy niż sądziłem. No, jazda! Dalej. Jak serce. A tamto miejscówka. Po co ci w ogóle ktoś do pomocy? O, planujesz wielki napad, co? Nie. Martwią mnie najeźdźcy z fioletowych wież. Niedługo będziemy mieć z nimi naprawdę przesrane. Chcę być na to gotowy. O, pewnie, cóż, skoro chodzi tylko o to. Trochę już tych ludzi w tym bastionie mam, nie? No Jezu, tamtych to nie lubię, nie? Dobra, wystarczy. Zaraz go zabiję i powie, że zatłum. Dalej ciśniemy, bo ile my to będziemy szli? Ale świat Magellana jest bardzo fajny, to trzeba oddać. Tylko trzeba to trochę traktować, ja tu mam takie podejście do tego, jakby to była jakiś dodatek do jedynki, bo ta gra się naprawdę jakoś wielce nie zmieniła. Jest wiadomo, trochę może ładniejsza, nie wiem, no ale... Ale co najważniejsze, że w końcu jakieś tam główne zadanie sobie mamy, nie? Niebieskie kapikolce? Nie zaliczasz się do tych szajbniętych zbawców świata, co? Jestem po prostu realistą, a teraz coś realnie zagraża mojemu życiu. Ha, brzmi rozsądnie. No może trochę jak wariactwo, ale tylko wariat przeżyje w tym świecie, no nie? No, no. Leś. Nie patrz na mnie. Bo noc nas już zastała. Zajmę się tym. Chłopak, zanim ty się zająłeś, to... Gdzie on jest tutaj? Fioletowa wieża. Zdajesz sobie sprawę, że kierujemy się wprost na fioletową wieżę. Czyli zauważyłeś. Moim zdaniem moglibyśmy je sprawdzić. A nuż coś znajdziemy? Pewną śmierć, jeśli nie będziemy ostrożni. Wybornie. W takim razie miejmy się na baczności. Mhm. No to super. Zobaczcie, że taka technologia żadnych pojazdów nie mają, nie? Na pieszo chodzą. Tak jakoś świruje dookoła, mi się wydaje. I stop. Tyle powinno wystarczyć. Dobra, do sedna. Po co mnie tu ściągnąłeś? Co planujesz? Cóż, w zasadzie to nic. Nie tym razem. Chciałem tylko zobaczyć cię w akcji. Wiesz, skoro mamy razem walczyć, to musiałem się upewnić, że się do tego nadajesz. Bzdura! Chodzi o coś więcej. Wpakowałeś się w jakieś kłopoty. Na tyle poważne, że uciekasz od nich przez cały Tavar. Nic się przed tobą nie ukryje, co? Nie wymiguj się, tylko gadaj prawdę. Aż tak chcesz wiedzieć, co? Ach, no gadaj, bo ile można ściemniać? Otóż... cóż... Powinienem był wrócić do fortu już wieki temu. Wysłali mnie po mięso. Wiesz, wojownicy poszedł po mleko i nie wrócił. Zajmują, mimo że to robota dla ogrodnika, ale... W każdym razie chyba straciłem poczucie czasu i trochę mi zeszło. No, jak sam widzisz, ledwie ciut. Kiedy miałeś wrócić z mięsem? Pomyślmy, dali mi na to 2 dni? W porządku. A kiedy to było? No, tak co do minuty to ci nie powiem, ale będzie za 2 miesiące. Plus minus kilka dni. Czekajcie. Rozumiem. Czyli raczej nie przyjmą cię z otwartymi ramionami. Racja. Czyli pojmujesz mój problem. Tak. Jakim się teraz zamelduję, od razu wsadzą mnie do ciupy. Ach, założę się, że nie znasz smutniejszej historii. Tak czy inaczej, tutaj mi lepiej. Nic dziwnego. No raczej. No to chodź do Bastionu, no i tyle. Jak długo planujesz to ciągnąć? Kiedyś będziesz musiał wrócić do fortu. Albo tak, albo nie. A nuż spotkam jakiegoś miłego naczelnika, który powie chłopakom, że wypełniam naprawdę ważną misję, czy coś? Och, powiedz, nie masz może przy sobie żadnych zbędnych naczelników? Spróbuję pomówić z Kają. Nie chrzań. Znasz Kaję? No pewnie. Jeszcze ja? Dobra, czekaj, chodzi o tę Kaję, tak? Wyrocznie? O Kaję, naczelniczkę berserków? Klawo! Nie ciesz się tak. Spytam ją tylko o radę. W międzyczasie obejrzysz sobie Bastion. Bastion? Ach, mówisz o tej kupie gówna w Karakis? Właśnie o niej. Szlaja się tam mnóstwo dziwadeł. Będziesz tam pasować. Cóż, skoro tak to przedstawiasz, jak mógłbym odmówić? Myślę, że obaj powiedzieliśmy już wszystko. Z gardła mi to wydarłeś. W porządku, widzimy się później. I gitara. I nie rób nic, czego sam bym nie zrobił. Kumasz. Spadaj. Idealny odcinaczek, słuchajcie. Ale w końcu sobie tutaj, że tak powiem, walnęliśmy w... To jest w ogóle nowa miejscowa? Nowa miejscowa na ten, nie? Te fiolety. Zaznaczymy sobie to miejsce. Nie, o, inaczej. O. A Fox świeci na żółto, jakby był naszym zadaniem. Dobra, ale my sobie wrócimy do Bastionu. Mamy już Foxa? Fox jaki jest szybki tej. Czyli mamy po dwóch różnych stronach, tu jest. Pewnie się jeszcze w jakichś tam miejscach to znajdzie, nie? Pewnie jeszcze gdzieś tutaj w lodowej krainie. O, tu na pewno jest, jak nic. Czy to są stare konwentery? A, już nieważne. Tu jeszcze będzie jakaś czaszka, jak nic. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Taki sobie strzeliliśmy odcineczek. Trochę ruszyliśmy w końcu misję główną i bardzo dobrze. Ta znowu już coś od nas chce, ja cię kręcę. Dobra, musimy pogadać z Kają i wśród wilków. No i fajnie, fajnie, przynajmniej trochę te misje główne w końcu ruszymy. Jak leci? Jestem gotowa, by pozyskać strategiczne plany Morkonów. No to jeszcze chwila. Ich niszczycielski potencjał obróciłby depozytorium w gruzy. Należy temu zapobiec za wszelką cenę. Istnieją o wiele większe zagrożenia, które czyhają na nas wszystkich. Dokładnie, tak. Ataki obcych najeźdźców są dobrze zorganizowane, a ich intencje nad wyraz oczywiste. Ja jednak bardziej obawiam się zakłamania i nieprzewidywalności wolnych ludzi. Morkoni to agresywni fanatycy, wcale tego nie ukrywają. Chcą, byśmy w to wierzyli, ale moim zdaniem to nie wszystko. Przekonajmy się. Swoją drogą, zachowujesz się ostatnio trochę dziwnie. A co ty gadasz? Nie sądzisz? Tak, muszę. muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Dobra. I zapisujemy sobie, słuchajcie. Ładnie te lokacje w nocy też wyglądają, nie? Tu się to fajnie świeci. Spoko wszystko wygląda, ale dobrze, dobrze, ruszyliśmy misje główne, to jest najważniejsze. Powoli sobie pójdziemy tam do tej Kai, żeby jej powiedzieć o Foxie. Tu jest Zouza. Widzieliś to Kaję? Tam jest drab. Dobra, poszukamy jej kiedyś. Dobra. O tam chyba, nie, myślałem. Dobra, zapisujemy sobie oczywiście. 23 poziom, ja cię kręcę, przecież to jest niebywałe, nie? Wszystko zobaczę. No, jeszcze nam trochę do levelu 24, 25 level, no, nieźle. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj, widzimy się oczywiście na lightach. Sobota, CS i Gome, jakieś giveaway'e, te sprawy. No i tyle, trzymajcie się, bajo, cześć.